Dzień dobry, z Belwederu. Prezydent Bronisław Komorowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś pożegnamy Władysława Bartoszewskiego. W księdze kondolencyjnej mu poświęconej napisał Pan Panie Prezydencie Władku, pozostaje nam dorównać Tobie. W czym Pan, jako Prezydent, chciałby dorównać Profesorowi Bartoszewskiemu? W bardzo wielu sprawach. To jest kwestia w ogóle takiej postawy służby. Powiedziałem, i patriotyzmu niesłychanie żarliwego u Bartoszewskiego, ale który się wyrażał nie tylko w walce, ale także w służbie rozumianej jako kształtowanie własnych, cudzych postaw obywatelskich. Praca niesłychanie intensywna. On był człowiekiem, który po prostu był pracocholikiem, no jeśli chodzi o ilość napisanych książek i wykonanych dzieł takich kronikarskich. No był niesłychanie płodny pod tym względem. Rozumiem, że pan Ale... jeszcze pracocholikiem nie jest. Inaczej, bo to każdy jest trochę inaczej. Praca prezydenta jest pracą, która wymaga na przykład bardzo dużej ilości kontaktu z ludźmi, jeżdżenia po kraju. No, Władka Bartoszewskiego, powiedziałbym, też nosił. On był człowiekiem niesłychanie aktywnym i takim ruchliwym. I to jest jakieś, było niesłychanie ciekawe obserwować, jak już bardzo starszy pan, ale jednak znajdował sobie te źródła energii. Więc jest czym Władysław Bartoszewski, mam nadzieję, że będzie wzorcem pewnym dla, dla paru pokoleń polskich. Dla mnie jest bardzo ważnym. Władysław Bartoszewski miał być w tym tygodniu na Westerplatte, gdzie spotkałem się historycy, miał wziąć udział w spotkaniu z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. To będzie 7 i 8 maja. Czy już dziś wiemy, panie prezydencie, czy będzie tam na przykład prezydent Francji François Hollande? <laughs> śmieszą mi zawsze takie zainteresowania dziennikarskie. A kto będzie? Ale dlaczego się interesować, co tam będzie? To już wiemy, ale nie no wiemy no na kilka to, dni przed no to, tymi uroczystościami, kto personalia będzie. personalia mają być tutaj tak Dlatego być ważne, może, panie prezydencie, że jeśli... one pokazują, na ile Europa poważnie potraktowała to za Proszenie. Nie, 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 proszę pana. To jest wydarzenie, które przecież nie, nie, jest, nie, nie jest po to, żeby ktoś sprawdzać, kto jest naszym przyjacielem, czy nie, tylko żeby przeprowadzić wspólną refleksję. Nad historią e, Europy rozumiano jako wyciągnięcie albo niewyciągnięcie wniosków z II wojny światowej. I europejscy przywódcy pan, chcą i będą w tej refleksji wziąć będą udział? na przykład będzie pierwsza część panelu, to będzie panel historyków, a nie polityków. Będzie i to bardzo wybitny z udziałem zresztą i, i historyka rosyjskiego, e, a dopiero potem politycy będą w drugiej części będą przedstawiali swoją ocenę tego, co dla ich narodów, siłą rzeczy głównie dla tych narodów, które żyły po złej stronie, Żelaznej kurtyny, czyli powschodniej, co oznaczało zakończenie II wojny światowej i na ile udało się to przełamać um, poprzez decyzję o poszerzeniu Unii Europejskiej w poszczególnych etapach historii europejskiej. Więc będą ciekawe, bardzo postacie. To już postaci. wiemy, co się będzie działo, I, ale musi pan do trochę się o te, uzbroić w cierpliwość. Dzisiaj cząstkę, cząstkę e, informacji zostanie odsłonięta przez kancelarię Prezydenta, ale tak jak było z wydarzeniem pod tytułem rocznica. Z zakończenia, czy wyzwolenia obozu fałszyw, też do personalia się podaje zawsze na końcu, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś w ostatniej chwili nie zdecyduje się jeszcze przyjechać albo nie przyjechać. A czy teraz możemy już powiedzieć na przykład, czy ktoś z niemieckich przywódców <suszy> nie y, może do nas dotrzeć na to Proszę, się, Niestety proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. Będzie informacja w odpowiednim momencie podana y, i będzie jasne, kto jest, jeżeli to jest dla Pana tak szalenie ważne. Kto? A Panie prezydencie myślę, że nie tylko dla co? mnie to jest ważne, dlatego to dla mnie pytam. Jest co tam będzie? A ktoś z Rosji został zaproszony na te uroczystości? Klucz był zaproszony, a to mogę powiedzieć, jaki klucz? Zaproszeni zostali y, ci przy, y, przy, przedstawiciele państw, które, mogą, które uczestniczyły bądź uczestniczą w procesie integracji europejskiej no, oraz, nie, oraz parę osób, które mają spojrzeć kompletnie z zewnątrz na to. Z Więc zewnątrz, ale z Rosją, z Rosją w, w, czy na zewnątrz, panie prezydencie? Tyle mogłem powiedzieć, tyle powiedziałem. A czy rozważał pan... Y w ramach budowania zgody politycznej w Polsce na te uroczystości na Westerplatte nie, ale zaprosić... Byłasty, to nie to nie jest formuła tych, którzy brali udział w II wojnie światowej albo byli członkami koalicji antyhitlerowskiej. To jest raczej wedle właśnie klucza zaangażowania w, na poszczególnych etapach w integrację europejską. A czy rozważał Pan, by na te uroczystości zaprosić kandydatów na prezydenta? Wszystkich pozostałych dziesięciu w ramach budowania zgody? Szczególnie tych, którzy są antyeuropejscy. No, wie pan oryginalny pomysł? A rozumiem, że, że, że nie rozważał pan. Ten tydzień będzie obfitował w wiele politycznych wydarzeń ważnych, bo to ostatni tydzień kampanii wyborczej. Między innymi debata prezydencka w telewizji publicznej. Zmienił pan zdanie i pojawi się na niej? Nie, nie zmieniłem zdania. Debata jest potrzebna przed drugą turą, kiedy jest, jest, jest dwóch kandydatów i może się między innymi odbyć jakaś bardziej przynajmniej pogłębiona, bardziej merytoryczna dyskusja, a nie przekrzykiwanie w gronie 11 osób, które jeszcze na dodatek zawsze będzie tak, że dziesięciu na jednego, no bo jest jeden prezydent, a reszta, tak powiem, się y, 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 wzmacnia swoją pozycję przez krytykę prezydenta. Więc... Tyle, że jeśli się mówi ale nie Rozwiążmy, panu... Rozstrzygnijmy wybory w pierwszej turze, no to jest założenie, że tej debaty w drugiej turze nie będzie, bo nie będzie drugiej dziękuję. tury. Dziękuję. Rozumiem, że Pan jest głęboko przekonany, że nie będzie. Nie, cytuję tury. to, co mówi tabu wyborczego Komorowskiego. Ale ja muszę panu powiedzieć, że trzeba liczyć z tym, że będzie druga tura również. I jeszcze raz powiem zgodnie z dobrymi obyczajami i, i logiką yy, też i szanowaniem z, yy, wyborców. No. Wyborcom się należy dyskusja pogłębiona, nie płytka awantura, tylko pogłębiona dyskusja między dwoma kandydatami przed drugą turą. A oczywiście, można, ktoś może preferować, że to będzie w trzy minutach, w trzech minutach pyskówka może być interesująca dla niektórych. Myślę, że nie dla niekoniecznie dla wyborców. Natomiast pan, jeżeli będzie druga tura, no to ja mogę powiedzieć już dzisiaj, że mam nadzieję, że każdy, każdego, kto wejdzie do drugiej tury, jeżeli ja wejdę też do drugiej tury, to oczywiście serdecznie, tak powiem, wyzywam na, na pojedynek w ramach debaty przed drugą turą. To jest absolutnie naturalne i potrzebne. A zanim Natomiast, rozmawiamy... natomi pan, e, ja będę dyskutował z dziennikarzami przed, przed pierwszą turą, tak jak z panem. Będę, jest moje, moje poglądy mogą, możecie państwo badać, ale nie, proszę, nie zmuszajcie prezydenta do uczestniczenia w. W płytkich awanturach, która jest nieuchronna, jeżeli jest 10 na jednego. To rozmawiajmy merytorycznie o programie, Panie no Prezydencie. Właśnie. Pana zapowiedź na drugą kadencję to jest hasło Dobry Start dla Młodych, i w ramach tego programu zapowiedź masywnego programu budowy mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem. Czy w czasie pięciu lat prezydentury udało się Panu ten problem choć nieco naprawić? Tak. W jaki sposób? No tak, dlatego że jest, jest w tej chwili w trakcie prac jedna ustawa, druga jest w trakcie wewnętrznych uzgodnień w rządzie, które właśnie dotykają problemu finansowania budownictwa mieszkaniowego z zamysłem, aby to było Dostępne dla ludzi, którzy mogą płacić niższy czynsz. To jest na razie projekt przyjęty przez cały Komitet Rady Ministrów. No, 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 Pytanie, więc, czy w tej kadencji no, w ogóle jest szansa na jego jest, uchwalenie. Jest, oczywiście, że tak, no, ale jakby, jeżeli nie byłoby inicjatywy prezydenckiej, to nie byłoby i tego. Ale, ale więc pan mnie pyta o program na przyszłą kadencję. Więc ja panu mogę powiedzieć, że on to będzie polegał na rozbudowaniu tego co robiłem w pierwszej kadencji, a w tej kadencji moimi priorytetami i siłą rzeczy strategicznymi celami państwa było bezpieczeństwo, była rodzina ze względu na kryzys demograficzny. Były, była, była i będzie tak samo konkurencyjność polskiej gospodarki, ona się wyraża między innymi w działaniach na rzecz innowacyjności polskiej gospodarki, to jest także i dobre prawo, stanowienie dobrego prawa i nowoczesny patriotyzm. Dodatkowym elementem, który wynika z polityki prorodzinnej, ale nie jest tożsamy, to jest właśnie dobry start młodych w dorosłe życie którego cząstką tylko będzie element polityki mieszkaniowej. O Ale na pytam, pewno nie Panie będzie to obietnica 3 milionów mieszkań, jak złożył kiedyś PiS i ich nigdy, nikt, nigdy w życiu nie zobaczył tych mieszkań. Więc o, o ja staram cząstkę, się budować programy, które są realistyczne. O tę cząstkę pytam dlatego, że zerknąłem do programów Platformy Obywatelskiej z poprzednich kadencji i w Ale 2007. Ma, bardzo roku. Pana serdecznie proszę, żeby Pan mnie nie pytał o program Partii Politycznej, nie. bo ja nie jestem członkiem partii. Muszę, dlatego że Dlaczego? Platforma w 2007 roku zapowiedziała, ja pan pyta, że partię, nie, nie Za chwilę wyjaśnię dlaczego no, o to pytam. O 2007 rok platforma obywatelska: zapewnić należy młodemu pokoleniu realny dostęp do mieszkań. 2011: zaproponujemy nową formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach której osoby wynajmujące mieszkanie stopniowo spłacałyby koszty budowy aż do nabycia pewnych własności. O to pyta. Dlatego, że to się pokrywa z tym, co pan teraz proponuje. No, nie, nie, to jest zupeł. dokładnie nie, ta sama propozycja. I pytam nie, 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 nie. o to nie, nie, dlatego, nie, nie. Nie. jest pan w błędzie. Proszę pozwolić, że Jest pan w błędzie, dlatego, że program Dobry start młodych w aspekcie mieszkania ma się opierać między innymi na już wdrażane w życie rozwiązania w poszczególnych samorządach. Są dwa takie samorządy, które mają bardzo ciekawe doświadczenia. To jest samorząd w siedlecki, który realizuje mieszkania na wynajem po niższym czynszu, w formule yy, partnerstwa publiczno-prywatnego budownictwa i jest samorząd, który niedawno odwiedziłem w Stargardzie, który ma, realizuje podobne założenia w formule y, 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 TBS-ów. Więc są wzory i doświadczenia już funkcjonujące, tylko trzeba to zebrać i trzeba spróbować zamienić w system ogólnokrajowy. Tak zrobiliśmy z kartą dużej rodziny w tej kadencji. Też te rozwiązania istniały w różnych miejscach w Polsce, i udało się je skupić i zamienić w system ogólnopaństwowy, łącznie z kartą centralną, kartą ogólnopaństwową, która służy wielu, wielu polskim rodzinom mającym większą ilość dzieci. To wyjaśnię, I tą że, samą metodę chcę wyjaśnię, zastosować w Pytam o to dlatego, że ktoś słysząc dzisiaj zapowiedź, że powstaną mieszkania na wynajem, może zapytać, a gdzie są realizacje obietnic sprzed lat? A dlaczego, jeszcze raz to ja pana pytam, dlaczego pan mnie pyta o programy partyjne? Ja mam swój własny. Dlatego, że tego własnego programu nie da się zrealizować bez wsparcia a, partii politycznej, która rządzi. Nie, 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 to proszę pana, tego się nie da zrealizować bez porozumienia z rządem i z samorządem, i z organizacjami pozarządowymi, I, i z pracodawcami, a ja to zrobiłem w tej kadencji w odniesieniu do programu dla rodziny, że udało się doprowadzić do tego, że program prezydencki Dobry klimat dla rodziny został uzgodniony i jest realizowany w dobrym współdziałaniu prezydenta, rządu, samorządu, z organizacji pracodawców i organizacji stowarzyszeń pozarządowych. I to jest przykład właśnie tej zgody, która buduje, jestem pewien, że ta zgoda zbuduje także mieszkania tańsze na wynajem po zaniżonym czynszu. Choć nie wszystko się udało, panie prezydencie, bo pan zupełną zmianę filozofii, jeśli chodzi o ulgi podatkowe dla rodzin, żeby odejść od ulg podatkowych na rzecz kwoty wolnej od podatku zależnej od liczby dzieci no w rodzinie. I się, I się udało. Tego się nie udało. No nie, no bez przesady, no proszę Mamy pana, kwotę wolną zależną od liczby dzieci? Panie redaktorze, na litość Boga. Panie prezydencie. No, milion rodzin w Polsce w tym roku skorzysta z ulg podatkowych z tytułu posiadania większej ilości dzieci. To, to prawda. jest moja to inicjatywa to, i ta ustawa proponował. już weszła w życie. No. Panie, prezydencie. panie redaktorze, milion rodzin, no milion rodzin młodych ludzi, którzy wychowują dzieci będzie mogło skorzystać z ulg. No oczywiście pan może mówić, że mogło. Być jeszcze więcej, ja też się zgadzam, bardzo chętnie, tylko są jakieś ograniczenia natury logiki budżetu. No, ta ulga to oznacza, że mniej pieniędzy wpływa do budżetu, ale to jest gigantyczna korzyść. Milion rodzin w sposób praktyczny już teraz przy rozliczaniu podatków będzie miało skorzysta z ulg z tytułu wychowywania dzieci. A Pan a mówi, że, że to za mało. No, nie, ja się nie, chętnie nie zgodzę. By byłoby dobrze Nie powiedziałem, że, więcej, że za mało, ale... tylko powiedziałem, że to jest inny model niż ten, który pan A ja panu mówię, że to jest znakomite rozwiązanie. Konkretne, nie obiecywanie gruszek na wierzbie, to już się dzieje. To jest właśnie element programu prorodzinnego, który jest wdrażany, który będzie kontynuowany w przyszłej kadencji. Panie prezydencie, na koniec zapytam dlaczego pana zdaniem, pana notowania w sondażach spadają? Czy to jest tak, że pana kampania w niewystarczający sposób zachęca wyborców czy tak mocni są rywale i tak nie. dobrze potrafią przekonać wyborców do siebie nie to jest proste no jeżeli się pojawiło 11 kandydatów to prezydent który jest też kandydatem a miał bardzo wysokie notowania jeśli chodzi o poziom zaufania no oczywiście musi się podzielić tymi głosami z tymi nowymi pretendentami to jest po szwach partyjnych idą podziały i one oczywiście oznaczają że każdy coś tam bierze, a ja tracę. No i gdyby było 15 kandydatów, to bym pewnie jeszcze więcej stracił. Więc to jest normalne i dlatego trzeba się liczyć oczywiście z tym, że jest pytanie, jak szybko się traci. Jest pytanie, czy jaki będzie jednak finalny efekt w wyborach. Mam nadzieję, że będzie dobry. Prezydent Bronisław Komorowski. Dziękuję finał 10 bardzo. maja. Bardzo dziękuję, dziękuję. serdecznie. Marcin Zaporski do usłyszenia. Miło mi bardzo.